Dobiega końca wydłużona o kilka miesięcy kadencja samorządowa. W poniedziałek prezes Rady Ministrów publicznie wskazał termin wyborów. Decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych, no jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi, wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności. Zapowiedziane rozporządzenie w sprawie wyborów będzie zawierać również tak zwany kalendarz wyborczy. Dwie daty wskazane przez Donalda Tuska to terminy możliwych dwóch tur wyborów samorządowych dotyczących włodarzy miast i gmin. Tutaj dokonujemy wyboru bezpośredniego i jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym terminie wymaganej większości przekraczającej 50% wskazań, dwaj pretendenci do fotela wójta, burmistrza czy prezydenta, którzy uzyskali najwyższe wyniki, odbędą drugie starcie w walce wyborczej. Wybory bezpośrednie nie dotyczą samorządów wojewódzkich. W tym przypadku wyborcy wskazują wyłącznie wybranych kandydatów do sejmików, a po ustaleniu składu takiego gremium wybiera ono spośród siebie marszałka danego województwa. Zazwyczaj jest on wskazywany z grona ugrupowania, które uzyskało większość w sejmiku. Wybory samorządowe to kluczowa procedura dla lokalnych społeczności. Jest przywilejem obywatelskim, z którego z pewnością warto skorzystać. Te najbliższe mają zdaniem ekspertów istotne znaczenie dla ugrupowań politycznych znajdujących się na scenie krajowej. Jednak nie wszyscy kandydaci na wójtów, burmistrzów czy prezydentów posiadają legitymacje partyjne. Niezwykle często wokół lokalnych liderów powstają bezpartyjne komitety wyborcze. Do takich należy prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który kilka dni temu ogłosił swój start w kwietniowych wyborach i wyjaśnił, że jego komitet wyborczy nie będzie miał partyjnego rodowodu. Nie oznacza to oczywiście, że ewentualni kandydaci startujący z jego formacji zostaną zobowiązani do formalnego opuszczenia szeregów partyjnych. Jak wskazuje Czesław Renkiewicz, nie szyldy partyjne, a wola pracy na rzecz lokalnej społeczności potencjalnych kandydatów na radnych będzie miała zasadnicze znaczenie. Rządzący pobliskimi sejnami burmistrz Arkadiusz Nowalski nie chce jeszcze ujawnić swojej decyzji o ewentualnym starcie w wyborach, co również nie pozwala na ustalenie, czy zamierza w przypadku kandydowania łączyć siły z być może wybraną formacją polityczną. Zapowiada, że decyzję w sprawie swojej zawodowej przyszłości podejmie niebawem, ale konkretnego terminu nie określa. Mirosław Karolczuk, włodarz Augustowa, mimo naszych kilkukrotnych prób skomunikowania się, nie znalazł czasu, by odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego planów wyborczych i ewentualnej decyzji o partyjnym lub bezpartyjnym komitecie wyborczym. Wybory samorządowe nie są jedynymi w bieżącym roku. W czerwcu Polacy i obywatele innych państw zrzeszonych w Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli do parlamentu w Brukseli.